Ćwiczenie doskonałe na wzmacnianie mięśni brzucha i rzeźbienie brzucha, jeżeli jest prawidłowo wykonywane. Bardzo często osoby, które mają słabe mięśnie brzucha, wykonują to ćwiczenie i narzekają, że bolą je plecy albo boli je szyja. Co jest tego przyczyną i na co zwrócić uwagę, żeby uaktywnić mięśnie brzucha, a nie narażać inne części ciała na ból. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Fitness bez ściemy. Zapraszam na kolejny odcinek z serii wyjaśniającej poszczególne ćwiczenia, jak wykonywać je prawidłowo, tak aby mieć z nich jak największej korzyści, a nie nabawić się kontuzji. To już nasza ostatnia sesja w tym roku. Mam nadzieję, że święta minęły Wam w miłej, przyjaznej, spokojnej atmosferze i z taką też będziecie wchodzili atmosferą pozytywną w nowy rok. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Każdy z Was na pewno widział ćwiczenie w leżeniu z nogami na dół i do góry. Często polecają instruktorzy, żeby przyłożyć dwie dłonie, na nich oprzeć sobie pośladki i z wdechem obniżyć nogi, z wydechem podnieść. No tak, wszystko pięknie, jeżeli ma się mocne mięśnie brzucha. Czy jest to ćwiczenie dla osób, które mają mięśnie brzucha mocne? Tak, a dla osób, które dopiero zaczynają ćwiczenia fizyczne na mięśnie brzucha? Nie. Ja robiłam odcinek wyjaśniający, jak w ogóle uaktywnić mięśnie brzucha, więc kto nie widział, koniecznie obejrzyjcie, bo tego nie będę omawiała w tym odcinku. To już było omówione wcześniej, więc dzisiaj skupię się na tym, na co zwrócić uwagę i jak zacząć, żeby do tej opcji dojść, kiedy Wasze mięśnie będą już na to gotowe. Bo najważniejsze jest dopasowanie ćwiczeń do siebie, a nie siebie do ćwiczeń. I to jest właśnie jeden z tych przykładów. Więc ja zawsze zaczynam od pozycji z kolanami blisko ciała. Łapiemy za jedno kolano, dociągamy je do siebie. Złapię za prawe, tak żebyście widzieli, co się dzieje z lewą nogą. Lewą nogę unosicie. Ona może być ugięta, jeżeli zbyt mocno będzie Wam się tutaj naciągały mięśnie tylne uda. I powoli zaczynamy opuszczać nogę. Jeżeli poczujecie, że odrywa się odcinek lędźwiowy od podłogi, to oznacza, że już nie pracują mięśnie brzucha. Więc nawet nie ma co dawać niżej nogi, bo w tym momencie mięśnie brzucha są rozciągnięte. One nie są ściągnięte na wzmacnianie, one nie są uaktywnione do wzmacniania. Pracują mięśnie pleców. To jest podstawowa, bardzo często występująca kompensacja. Więc noga w dół tylko do momentu, kiedy odcinek lędźwiowy jest dalej przyklejony do podłogi. Z wdechem noga na dół. Więc nie ma tu znaczenia, czy ta noga będzie całkiem przy samej podłodze, czy będzie gdzieś wyżej. Dopóki plecy są w odpowiedniej pozycji, to jest to sygnał, że mięśnie brzucha są uaktywnione. Dodatkowo cały czas jeszcze bardziej myślimy o odcinku lędźwiowym i wpychamy go, wciskamy go w podłogę. W ten sposób angażujemy mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Na jednej ugiętej nodze, gdzie wspieramy się też na tym naszym kolanie. Wdech i wydech. Ja pokazuję cały zakres ruchu, ale tak jak mówię, możecie zacząć tylko od tej pozycji. Więc jeżeli zakres ruchu jest mały, bo odrywacie plecy, ugiąć tą nogę i pracować w ten sposób. Wdech i wydech. Będzie łatwiej, bo noga, która jest wyprostowana, waży więcej. Więc kiedy noga jest wyprostowana, ciężar ciała rozkłada się inaczej i wymaga większego zaangażowania mięśni brzucha, więc jeżeli sprawia Wam to dużą trudność, plecy się odrywają, co oznacza, że mięśnie brzucha są słabe, ugiąć te kolano i pracować w taki sposób. Naszym celem nie jest dotknięcie podłogi, nie jest jak najniższe opuszczenie nogi, jest utrzymanie odcinka lędźwiowego dociśniętego do podłogi. Więc jeżeli będziecie to robić już z wyprostowaną nogą,
bez większego wysiłku. Plecy są tak, jak powinny być. Nie ma napięcia w karku, nie ma napięcia w szyi. Możemy próbować unieść barki, nie głowę. Bo kiedy powiem o uniesieniu głowy, to zrobicie taki ruch. I cała reszta naszego tułowia wisi na tym biednym karku i tu już wszystko, nawet teraz czuję, wszystko jest napięte. Czemu przy ćwiczeniach na mięśnie brzucha boli szyja i kark? Właśnie dlatego, bo myślicie o uniesieniu głowy, a ruch jest w zasadzie z brzucha. Chodzi o to, żeby jeszcze bardziej napiąć mięśnie brzucha, żeby jeszcze bardziej skoncentrować się na tym, żeby dociskać odcinek lędźwiowy do podłogi i mięśnie brzucha w stronę kręgosłupa. Bo w momencie, kiedy to robimy, nasze mięśnie się ściągają, one się skracają tutaj. Więc co się robi? Unosi się górna część ciała i nie głowa, tylko barki. Głowa idzie, bo się barki unoszą. To jest wszystko ze sobą połączone. Więc skupianie się na unoszeniu głowy będzie powodowało właśnie niedyskomfort w szyi i w karku. I często widzę, a to podłóżcie sobie dłoń. Tu niewiele to pomoże, bo my nie wykorzystujemy pracy mięśni brzucha. A uniesienie głowy, wróć, uniesienie barków jest następnym krokiem, żeby jeszcze bardziej zaangażować mięśnie brzucha. To nie jest opcja, że jak ktoś ma słabe mięśnie brzucha, to może robić z głową opartą lub z głową uniesioną. Nie. Jeżeli nie masz mocnych mięśni brzucha, to robisz wszystkie ćwiczenia na brzuch w pozycji leżącej na plecach z głową i barkami opuszczonymi. Dopóki nie będziesz potrafił bez wysiłku wykonać ruchu, pełnego ruchu nogi w dół i do góry. Dopiero wtedy jest to sygnał, ok, kontrolujesz mięśnie brzucha, bo się nie zmienia ułożenie pleców odcinka lędźwiowego. Następny krok, żeby utrudnić to ćwiczenie, żeby jeszcze bardziej zaangażować mięśnie brzucha, czyli bardziej obrazowo dołożyć ciężaru, bo tu ta noga nam już nie sprawia problemu, mięśnie się już wzmocniły i noga już nie jest żadnym wyzwaniem dla nas. Więc co? Potrzeba większego ciężaru. Co nam da większy ciężar? Górna część ciała. Ale ona leży, więc jeżeli jest oparta na podłodze, to tu wykorzystujemy ciężar ciała, tylko nogi. Ale w momencie, kiedy uniesiemy barki, ale zwróćcie uwagę, to nie jest uniesienie barków do góry, tylko to jest takie skulenie się. Bo te mięśnie muszą być zaangażowane. Wykorzystam taśmę, poczekajcie. Wezmę taśmę. Taśma się rozciąga. Taśma się ściąga. Natomiast nasze mięśnie potrafią się jeszcze ściągnąć, kiedy wykonujemy taki ruch. Więc jeżeli jesteśmy w pozycji, to są nasze mięśnie brzucha. Tam jest więcej, ale skupmy się tylko na tych właśnie poprzecznych mięśniach brzucha, żeby wam wytłumaczyć w ogóle mechanikę, o co w tym wszystkim chodzi. Więc tak bardzo, bardzo upraszczając. Mamy nasze mięśnie brzucha. Kiedy jesteśmy w pozycji stojącej, one są lekko ściągnięte. Lekko, nie mocno. Kiedy robimy wygięcia do tyłu, mięśnie się rozciągają. Widzicie? Taśma jest rozciągnięta. Natomiast kiedy my się pochylamy do przodu, to taśma nam się przykurcza. Trochę inaczej działają niż taśma, bo taśma się naciąga i ma tą swoją granicę. My, kiedy leżymy, te mięśnie nie są ani naciągnięte, ani ściągnięte. One są w takiej fazie spoczynkowej. No i tego tu na tej taśmie nie mamy. Ale spróbuję wam to tak bardzo uproszczając, tak, to są nasze mięśnie proste brzucha, tak, tutaj w pozycji rozluźnionej. Więc jeżeli ktoś próbuje tą nogę opuścić, ale mięśnie brzucha są za słabe, to zobaczcie, co się dzieje z mięśniami brzucha. Kiedy ja zaczynam
wyginać plecy, to kręgosłup mam wygięty w odcinku lędźwiowym, to co? To taśma jest naciągnięta, co oznacza, że mięśnie się rozciągają, a po przeciwnej stronie są ściągnięte, czyli się wzmacniają, czyli pracują, tak, nad tą wagą, nad tym ciężarem, nad tą naszą nogą, żeby utrzymać. Więc dlatego pojawia się ból w plecach, bo za bardzo obciążacie plecy, a nie pracują mięśnie brzucha. Więc żeby sytuację odwrócić, to my musimy dociskać odcinek lędźwiowy do podłogi, przechylić lekko biodra w ten sposób i wtedy te mięśnie brzucha będą ściągnięte. No, tu też padła akurat, do, no nie, nie, nie dobrze, nie pokażę nam tego przykładu aż tak relatywnie, ale widzi, zwróćcie uwagę w tą stronę, to jest widoczne. Kiedy damy odcinek lędźwiowy przyklejony, zobaczcie, tu to jest luźne, ale mięśnie są ściągnięte, one się przykurczają, mają tą zdolność przykurczania. Tu taśma ma maksimum i tyle. Jak ja ją rozluźnię, ona się już nie ściągnie. Nasze mięśnie mają możliwość jeszcze się przykurczenia bardziej. Więc tu mogę wam tylko pokazać na zasadzie, jak są mięśnie rozciągnięte i kiedy pracują. Zwróćcie uwagę jeszcze raz. Kiedy opuszczamy jedną czy dwie nogi, to nasza faza spoczynkowa, taśma jest luźna, tak? Nie jest napięta. I teraz ja opuszczam nogi i wyginam kręgosłup, bo nie daję. Zobaczcie, jak się taśma naciąga. Wtedy mięśnie nie pracują nad siłą. Zwróćcie uwagę, wszystkie ciężary budujemy kiedy? Kiedy jest zgięcie, tak? Biceps, tricep, w drugą stronę. Mięsień musi być przykurczony w tej najkrótszej swojej postaci. Tak samo z mięśniami brzucha. Więc tu nie możecie wykonywać ćwiczenia na dwie nogi, jeżeli wyginacie kręgosłup. Więc to jest opcja 1 z ugiętą nogą, opcja 2 z nogą wyprostowaną. Jeżeli z nogą wyprostowaną dajecie radę, to właśnie tu znowu dodajemy ciężaru z drugiej strony przez przykurczenie się. Nie przez uniesienie głowy do góry w ten sposób. Ja już to czuję. Więc nawet sposób, w jaki instruktor tłumaczy, jak zrobić ćwiczenie i wy robicie dokładnie tak, jak mówi, jest właśnie powodem tego, że ćwiczenie jest nieefektywne. Nie chodzi o uniesienie głowy. Chodzi o uniesienie barków, ale przez zaangażowanie jeszcze bardziej mięśni brzucha. Czyli ja ściągam barki nie tyle do góry, co do przodu. I przykurczam jeszcze bardziej mięśnie brzucha i sprawdzam, czy ja teraz tą nogę mogę całkiem na dół dać, czy na przykład teraz tylko znowu do połowy. No bo dodaliśmy ciężar z górnej części ciała. Teraz mięśnie brzucha pracują i nad ciężarem dolnej i górnej części ciała. W taki sposób utrudniamy. Jeżeli jest łatwe, to znowu dodajemy ramiona. Bo tu możemy tą nogę przytrzymywać dwoma, jedną lub ramiona wzdłuż ciała, ale nie oparte na ziemi. Następnie utrudnienie, jeżeli noga jest całkiem na dole, ale nie odpoczywa, tylko jest parę centymetrów nad podłogą, ramiona unosimy. Czyli znowu dodajemy tego ciężaru na nasze mięśnie brzucha. W taki sposób pracujemy, żeby dojść do pozycji tej. Z tym, że ja osobiście wolę, żeby mieć ramiona wyciągnięte za głową. Wtedy mam jakby wydłużoną górną część ciała i łatwiej nam jest angażować mięśnie brzucha. Bo zobaczcie, tułów jest jednak trochę krótszy niż nogi. Więc jeżeli nogi są, no tak jak waga, tak? Jeżeli jedna szala będzie dłuższa, no to ta krótsza będzie miała problem, żeby tu wyrównać. No więc znowu, mimo że mam mocne mięśnie brzucha, to już fizyka działa. No już ciężko mi utrzymać ten odcinek lędźwiowy, dlatego tu każę podnieść
trochę biodra, żeby to zredukować, ale w ten sposób mi to nie utrudnia ćwiczenia z zaangażowaniem mocniej mięśni brzucha. Nie. Więc ja osobiście polecam, żeby ramiona mieć nad głową, za głową i dopiero wtedy pracujemy albo jedną nogą na przemian, albo dwoma nogami, znowu najpierw ugięte kolana i sprawdzamy, jak mój odcinek lędziowy, czy ja czuję, że mięśnie brzucha są napięte, nie rozciągnięte, tylko przykurczone, ściągnięte. Jeśli tak, no to sprawdzam, na ile mogę te nogi jeszcze obniżyć, cały czas angażując mięśnie brzucha. W taki sposób. A nie z unoszeniem głowy i potem przytrzymywaniem tej głowy dłońmi. Uważam, że jest to błąd ze strony instruktora, jeżeli mówi o unoszeniu głowy i podpieraniu się na dłoniach. Bo to oznacza, że ta osoba raz ma źle wykonany ruch, bo unosi głowę do góry, dokładnie tak jak była poinstruowana, a nie przenosimy barki, ciągniemy barki, unosimy barki z nad podłogi i kierujemy je do przodu, czyli skulamy naszą sylwetkę w taki sposób. Tak jakby was chciał ktoś uderzyć w brzuch, to mamy tą tendencję, że się tak spinamy do przodu właśnie dlatego, bo napinają się mięśnie brzucha. Tylko w ten sposób można pracować w pozycji leżącej, co osobiście uważam, że jest formą dużo bardziej zaawansowaną niż pozycję na czworaka. Ale to też będziemy omawiać. Więc z dzisiejszego odcinka trochę ciężko mi to było tutaj wam zobrazować dokładnie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że jednak mi się udało, że w momencie, kiedy czujecie, że unoszą się żebra, że unosi się brzuch, nasze mięśnie brzucha są rozciągnięte. Widzicie tą różnicę? Faza spoczynkowa. Kiedy wyginam odcinek lędziowy, mam nadzieję, że to widać, naciągnięta jest, a my musimy zrobić w tą stronę. Czyli faza spoczynkowa, taśma jest luźno. Kiedy wyginam odcinek lędźwiowy, taśma jest naciągnięta, a kiedy ja odcinek lędźwiowy dociągnę, widzicie? Taśma się nie ściągnie, ale mięśnie się ściągają. Bo one działają w dwie strony, to ich ruchomość jest większa. Tylko wtedy pracujecie nad mięśniami brzucha i tylko wtedy nie będzie bólu w plecach i nie będzie bólu w szyi i w karku, jeżeli ruch będzie barki do przodu. W ten sposób. Nie do góry. To jest inny ruch. Mam nadzieję, że to widać. Unieś głowę do góry. Unieś barki i ciągnij je do przodu. To jest ćwiczenie, o które chodzi. Żeby zaangażować mięśnie brzucha. Ale mało osób o tym mówi, bo problem jest właśnie taki, że ci wszyscy trenerzy, oni już mocne mięśnie brzucha mają. I jako faceci szybciej opanowują technikę napinania i ściągania tych mięśni. Nam kobietom zajmuje to dużo więcej czasu, więc trenowanie z trenerem personalnym mężczyzną będzie miało właśnie ten minus, że trening nie będzie dopasowany do twoich możliwości, do twoich potrzeb, bo jednak ja widzę te różnice. Tu mogą być różne opinie na ten temat, każdy ma swoją, ja mam taką. Pracuję z kobietami i sama jestem kobietą i porównuję treningi, które wykonują mężczyźni, porównuję treningi, które wolą kobiety, rozmawiam z nimi i tak, do takich dochodzę wniosków, że jednak my jako kobiety potrzebujemy innych treningów na te same mięśnie ciała. I tyle. I inną uwagę, inne tłumaczenie niż mężczyźni.
Dobrze, bo mogę tak mówić, a czas leci, a jesteście przecież zajęci wszyscy. Także czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze. Proszę, dajcie mi znać, czy to było w miarę jasne dla Was. Staram się to jak najbardziej znowu tak prosto, na najprostszym językiem wytłumaczyć, bo chodzi o to, żebyście zrozumieli, co jest najważniejsze, skąd się bierze ruch i właśnie jak zapobiec tym problemom, które się pojawiają. Właśnie u kobiet, u mężczyzn jest mniej, bo to jest związane właśnie z naszą anatomią i naszymi zdolnościami. Dlaczego boli kark? Dlaczego boli szyja? Dlaczego bolą plecy? Właśnie dlatego. To już macie wyjaśnione. Jeżeli coś jeszcze jest nie do końca wyjaśnione, proszę dajcie mi znać i zachęcam do wysyłania zdjęć na grupie na Facebooku Fitness bez ściemy, czy nawet krótkiego filmiku, żebym zobaczyła i sprawdziła, czy robicie wszystko prawidłowo i ewentualnie co mogę Wam jeszcze zaproponować, jeśli jesteście gdzieś tam po drodze albo już jesteście bardzo zaawansowani i pytanie, a jak jeszcze mogę tutaj podkręcić tempa, co jeszcze mogę dodać, bo zawsze coś jest. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Żegnam się z Wami w 2023 roku. Jeszcze jeden dzień został. Spędźcie go jak najcudowniej, jak najfajniej w miłym towarzystwie, w cudownej szampańskiej atmosferze. A ja zobaczę się z Wami już w styczniu na pierwszej sesji w 2024 roku. Do zobaczenia. Trzymajcie się.